Prawda. Oczywiście, że tak jest. Piękna inaczej. Piękna inaczej. No i tego piękna będziemy szukać miejscami trochę na siłę. Nie ukrywajmy, ale znajdziemy. Obiecuję, że dziś w ciągu dnia będą miejsca z piękną pogodą, ze słońcem. No i małe ale o tym za chwilę. Najpierw to, co teraz dzieje się w pogodzie nad Polską. Przewaga zachmurzenia całkowitego, nieśmiałe przejaśnienie w Kołobrzegu, w Warszawie, w Zakopanem. No i to by było na tyle. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu. Już miejscami w rejonie Warszawy także pojawiły się opady deszczu. Te podwójne czerwone strzałki mówią o silnym, porywistym wietrze. I rzeczywiście to na południowym zachodzie w tym momencie wieje najmocniej. Tu porywy już do 45 km na godzinę. Temperatura od minus 1 do nawet 8 stopni. Bardzo duża różnica w temperaturze. Ciśnienie natomiast niezmiennie niskie, choć nieznacznie wzrośnie w ciągu dnia. W drugiej części dnia po południu wciąż chmury, wciąż opady. I uwaga, tam gdzie teraz pada deszcz, w ciągu dnia pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatura do 7 stopni na południowym wschodzie, ale na zachodzie pogoda będzie się poprawiać. Wspominałam, że będą miejsca ze słońcem dzisiaj i rzeczywiście tu w zachodniej Polsce pogoda będzie się poprawiać. Chmury przesuną się na wschód, odsłaniając nam niebo, także tu będzie przyjemne, a to ale, o którym wspominałam, no to te podwójne czerwone strzałki, które mówią o silnym, porywistym wietrze. Na południowym wschodzie porywy do 50, na południowym zachodzie do 60, a na północnym zachodzie nawet do 50, 60, 70 km na godzinę. No ale mocny wiatr nie powinien wiać. Natomiast na północnym wschodzie wiatr umiarkowany i słaby. Sprawdzamy, co przyniosą kolejne dni. Niedziela. Tu jeszcze wiatr nie odpuści. Chmury również pozostaną. Przyniosą nam opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu od minus 1 do 6 stopni. W poniedziałek od 1 do nawet 11 stopni. No i niezmiennie opady śniegu i deszczu ze śniegiem na południowym wschodzie. Nie powinno padać. Co dalej? We wtorek powiew wiosny, bo temperatura od 7 do nawet 13 stopni. Na południowym wschodzie no ta wiosna będzie taka namacalna, bo tu piękna pogoda, ale nad resztą kraju może przelotnie padać. Środa już chłodniejsza, bo od 5 do 7 stopni, natomiast w czwartek od 4, 3 na północy do 5 w centrum i na południu, tylko na zachodzie może padać. Teraz to wszystko, do zobaczenia. Bardzo szybko będą się odsuwały, no i na zachodzie dziś możemy liczyć na słońce, no będziemy tam trochę narzekać na wiatr. A teraz już za mną mapa, która prezentuje aktualną sytuację. Co najważniejsze, wiatr na południowym zachodzie nieprzyjemny, silny, porywisty do 45 km na godzinę. Na zachodzie i na północy opady śniegu, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, na południowym wschodzie głównie deszczowe chmury. Temperatura minus 1 w Gdańsku, tymczasem nawet 7 stopni w Rzeszowie i 8 w Lublinie. Ta temperatura tak wysoka o poranku będzie w ciągu dnia się obniżać. No i wtedy coraz częściej tam, gdzie teraz deszcz, w ciągu dnia będzie pojawiał się deszcz ze śniegiem. Ciśnienie wciąż niskie, ono nieznacznie wzrośnie, no ale wciąż na bardzo niskim poziomie. Mówiłam, że w ciągu dnia pojawi się słońce i już patrzymy, około godziny 12 już niebo na zachodzie zacznie się rozpogadzać, no i tam naprawdę przyjemnie, a te chmury nieco przesuną się na wschód. W drugiej części dnia jeszcze spodziewamy się zmiennej pogody, opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Na zachodzie tutaj pogoda będzie się oczywiście poprawiać, a te podwójne czerwone strzałki na zachodzie i na południu, one mówią o tym, że tu wiać będzie najmocniej, porywy nawet do 70 km na godzinę. Temperatura od 2 do 7 stopni, opady deszczu ze śniegiem przeważnie, a co czeka nas w niedzielę? Niemal identyczna pogoda, to znaczy wiatr nie odpuści, chmury także pozostaną. Chmury przyniosą nam opady deszczu ze śniegiem, deszczu, a na północnym wschodzie śnieg, tam jutro minus 1. Natomiast w poniedziałek od 1 do nawet 11 stopni. Tylko na południowym wschodzie nie powinno padać. Poza tym deszcz ze śniegiem i śnieg. We wtorek już powieje wiosną. Przyjemna temperatura do 13 stopni. Na południowym wschodzie nawet pogoda będzie wiosenna. Poza tym no także wiosenne opady deszczu. Ale co ważne, z przerwami, bo wszędzie tu, gdzie te deszczowe chmury, także przejaśnienia. No i mogłoby tak zostać, ale nie.
środa już z chmurami i już z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i z niższą temperaturą. To chyba najważniejsze, bo ta maksymalnie do 7 stopni. W czwartek jeszcze chłodniej, bo od 3-4 do 5 stopni. Tylko na zachodzie spodziewamy się opadów deszczu. Ciśnienie no, wzrośnie w czwartek, ale wciąż nie przekracza 1000 hektopaskali. A przypomnę, że taka komfortowa wartość ciśnienia to 1013 hektopaskali, więc już widać, że ten nadchodzący tydzień bez kawy będzie bardzo ciężki. Na koniec jeszcze sprawdzamy jakość powietrza, a ta przeważnie bardzo dobra. Do zobaczenia. Jest szansa na to, że słońce się pojawi, a to dlatego, że chmury bardzo powolutku będą wędrowały na wschód. No ale centralna i wschodnia część kraju niestety bez takich szans. Tak w tym momencie wygląda pogoda nad Polską, no generalnie chmury w przewadze. No i tak naprawdę patrzę i szukam przejaśnień, choćby najmniejszych, no i na nic to. Temperatura do 7 stopni na południowym wschodzie, najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej tu -1. Opady śniegu w rejonie Łodzi, deszcz ze śniegiem w zachodniej części Warszawy, właściwie na zachód od Warszawy także pojawiają się deszczowe chmury. Na południowym wschodzie i na południu również. Jak pogoda będzie zmieniać się w ciągu dnia? Po południu już szansa na przejaśnienia, no prawie wszędzie. Ale opady deszczu będą zmieniać się w deszcz ze śniegiem. Natomiast na zachodzie, no tu dobre wiadomości, bo tu niebo się odsłoni, tu możemy liczyć na słońce. Te chmury powolutku przewędrują do centrum i na wschód, odsłaniając nam błękit nieba. Ale uwaga, wiatr nie odpuści, a ten najbardziej dokuczliwy na południu i na zachodzie. Porywy nawet do 70 km na godzinę. Teraz do 45 na południowym zachodzie. Temperatura do 7 stopni, a najchłodniej w Gdańsku tam 1 stopień. Przepraszam, sprawdzamy co dalej. Niedziela. Wciąż z silnym wiatrem i z opadami, i deszcz ze śniegiem, i śnieg od -1 do 6 stopni. W poniedziałek od 1 do 11. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem na południowym wschodzie nie powinno padać. Co dalej? We wtorek zrobi się przyjemnie, wiosennie, jeśli chodzi o temperaturę, bo nawet do 13 stopni. No i na południowym wschodzie będzie naprawdę przyjemnie. Poza tym niewykluczone przelotne opady deszczu. Środa, no to już niestety chłodniej, bo temperatura od 5 do 7 stopni, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Jeszcze niższa temperatura w czwartek, bo od 3 do 5 stopni, no i wciąż niskie ciśnienie. Do czwartku rzeczywiście ono nie przekroczy 1000 hektopaskali, no a takie komfortowe dla nas ciśnienie, komfortowy poziom to 1013 hektopaskali. Także w tym tygodniu kawa na pewno będzie potrzebna, albo jeśli mają Państwo jakieś inne sposoby na to, żeby dodać sobie energii. Niektórzy mówią, że zielona herbata też działa. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Swoje imieniny, no to chciałoby się, żeby pogoda była przyjemna, prawda? No i gdzie na taką możemy liczyć? Na razie, no trzeba to powiedzieć, nigdzie. I to jest taki trochę śmiech przez łzy, bo rzeczywiście zachmurzenie całkowite. I jeszcze opady, i śnieg, i deszcz ze śniegiem, i deszcz, no bo 8 stopni nawet w Lublinie, no to oczywiście przy tak wysokiej temperaturze spodziewamy się tu opadów deszczu. Gdzie najchłodniej? W Zakopanem i w Olsztynie -1. No i jeszcze ważna rzecz, te podwójne czerwone strzały. One pokazują, gdzie wiatr jest najbardziej nieprzyjemny, silny, dokuczliwy. Na południowym zachodzie do 45 km na godzinę. Tak nad Polską będą dziś wędrowały chmury, na razie w przewadze, ale już widać, będzie lepiej. Na zachodzie po południu możemy liczyć na to, że zobaczymy i słońce, i błękit nieba, i nie zobaczymy opadów. No, nie można tego powiedzieć o pozostałej części kraju, ale ważna informacja jest taka, że wszędzie, no prawie wszędzie, możemy liczyć na przejaśnienia. Dlaczego prawie? No bo na wschodzie najmniejsze szanse na przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach będzie się obniżać, a to oznacza, że coraz częściej tam, gdzie teraz pada deszcz, w ciągu dnia pojawi się deszcz ze śniegiem. Więcej podwójnych czerwonych strzałek. Na południu i na zachodzie silny porywisty wiatr. Porywy mogą sięgać nawet 70 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, no ale wciąż bardzo niskie, tylko 979 hektopaskali. Sprawdzamy, co dalej. Niedziela. No tu bez większych zmian. Wciąż dokuczliwy wiatr, wciąż chmury i opady, i deszczu ze śniegiem, i śniegu. Na północnym wschodzie najchłodniej, tam poniżej zera.
Ale w poniedziałek już cieplej. Od 1 do nawet 11 stopni, tylko na południowym wschodzie. Nie powinno padać, ciśnienie wzrośnie. W poniedziałek 997 hektopaskali, ale już od wtorku na nowo ciśnienie będzie się obniżać. Wtorek to jest taki dzień, przy którym zatrzymuje się dłużej, no bo tutaj już tak pachnie wiosną. Na południowym wschodzie słonecznie i 13 stopni. Nad resztą kraju także przyjemna temperatura, ale mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Zwrócę uwagę na to, że za każdej z tych szarych chmur wygląda słońce i na to słońce liczymy. Natomiast w środę już więcej chmur, przejaśnienia, tylko na zachodzie deszcz ze śniegiem, no i chłodniej, bo do 7 stopni. Ciśnienie także zdecydowanie niższe. W czwartek tylko na zachodzie opady, ale chłodniej, bo od 3 do 5 stopni. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. No i to jest mapa, która dziś prezentuje się bardzo dobrze, bo tylko w Suwałkach i w Lublinie jasna zieleń, ale ta jasna zieleń to także nie jest zła wiadomość, bo mamy dobrą bądź bardzo dobrą jakość powietrza, także zawsze, kiedy narzekamy na wiatr i na opady, no to jakość powietrza prezentuje się znakomicie. To wszystko teraz, do zobaczenia.